W Kościele jest prawo kanoniczne. Wiemy już o tym, że Kościół posługuje się własnym prawem, między innymi po to, żeby wszystkie stosunki społeczności kościelnej regulować w odpowiedni sposób, a jeśli tak, to wiemy, że tam, gdzie są ludzie, tam pojawiają się i bardzo piękne, dobre rzeczy, ale pojawiają się też rzeczy złe. W związku z tym prawo kanoniczne posiada także wymiar karny. Jest Prawo karne kanoniczne. A zatem idąc dalej, istnieje kara kanoniczna. Czyli krótko mówiąc, Kościół może, a czasem powinien wymierzać karę. Czym jest kara kanoniczna? Gdybyśmy chcieli na to odpowiedzieć, to pewnie najprościej byłoby powiedzieć, że jest to reakcja Kościoła na zachowanie człowieka, który przekracza normy. Ustalone, określone prawem, przepisami prawa. Podobnie jak w państwie, jeśli ktoś przekroczy przepis, złamie jakiś zakaz lub nakaz, może zostać ukarany. Niektórzy mogą powiedzieć, no ale po co w Kościele, który jest wspólnotą miłosierdzia, wspólnotą miłości, gdzie naczelnym prawem powinno być miłość, po co prawo karne? Właściwie Trzeba by powiedzieć, że wynika to z bardzo szerokiej zasady sprawiedliwości, która mówi sprawiedliwie, to znaczy oddać każdemu, co mu się słusznie należy. A zatem można powiedzieć, że przestępca, człowiek, który łamie prawo, ma również prawo, by być osądzonym, by być ukaranym. Przewrotnie i trochę paradoksalnie można powiedzieć, że ma prawo także do kary. Ale kiedy popatrzymy szerzej, właśnie na wspólnotę kościoła, to także wspólnota kościoła ma prawo, żeby ten, kto naruszył jej porządek, wystąpił przeciwko komunii, wspólnocie kościelnej, powodując nieporządek, jakieś zaburzenie, nieład w tej wspólnocie, powinien zostać ukarany. Gdyby nam nie wystarczyły argumenty prawne, to musimy sięgnąć do natury kościoła, a ta natura przecież. Od samego założyciela, od Chrystusa pochodzi. Kiedy otworzymy Ewangelię według Świętego Mateusza, kiedy otworzymy rozdział 18, to zobaczymy, że Jezus sam zachęcał do tego, by w kościele, który zakłada, była realizowana zasada sprawiedliwości. A co za tym idzie, także wymierzana kara, kiedy te, tego domaga się rzeczywistość. Może pamiętamy, jak Jezus mówił swoim apostołom, jeżeli brat Twój zgrzeszy, jeśli brat Twój postąpi niegodnie, idź Go upomnić, cztery oczy. Jeśli to nie pomoże, weź ze sobą kogoś drugiego i upomnij Go przy świadku. Jeśli i to nie pomoże, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak pogani nicelnik. Tu byśmy szukali podstaw władzy karania. Władzy, która jest. Władzą wrodzoną, to znaczy pochodzi z samej natury kościoła, jest władzą własną, bo nadał tę władzę ten, kto kościół założył Jezus Chrystus. Otwieramy listę Świętego Pawła, i tam widzimy również wiele przepisów dyscyplinarnych i momentów, kiedy ktoś powinien zostać wykluczony ze wspólnoty. Przestępca, który łamie prawo. Ma prawo do otrzymania odpowiedniej za to zapłaty, ale także wspólnota ma prawo, by została naprawiona sprawiedliwość. I tu dochodzimy do y, celu kary kanonicznej. Można powiedzieć, że są trzy podstawowe cele kary kanonicznej. Po co karamy w kościele? Po pierwsze, po to, żeby przestępca mógł się poprawić. Ukarany ma czas, żeby przemyśleć swoje postępowanie. I odstąpić od tego, co źle uczynił. Po drugie, mamy także taki cel, jak cel naprawczy, czyli przywrócenie sprawiedliwości. Jeśli ktoś e, popełni zły czyn, zazwyczaj ktoś drugi z tego powodu cierpi, a więc zostaje naruszona e, zasada sprawiedliwości. Zawsze cierpi wspólnota, która jest członkiem, a więc kara powinna zmierzać także do przywrócenia sprawiedliwości i wreszcie. Trzeci cel to naprawienie szkody, czy też zadośćuczynienie zgorszeniu, które ten zły czyn wywołał we wspólnocie kościoła. Kara powinna być adekwatna do czynu. Reakcja nigdy nie może być większa niż to, na co reagujemy, a więc kara powinna być proporcjonalna. Kara powinna być dolegliwa, to znaczy powodować jakąś uciążliwość dla tego, kto jest ukarany, po to, żeby miał szansę zrozumieć konsekwencje swojego czynu. Wreszcie powinna być nieuchronna, to znaczy ktoś, kto łamie prawo, powinien mieć świadomość, że może go za to spotkać kara. Można powiedzieć, że w Kościele yy, grzech jest rzeczywistością, bo jesteśmy Kościołem świętym, ale którzy tworzą grze który tworzą grzeszni ludzie. Święty Kościół grzesznych ludzi. Nie każdy grzech jest przestępstwem kanonicznym, ale każde przestępstwo kanoniczne będzie grzechem. Grzechy odpuszcza nam Jezus Chrystus w sakramencie pokuty, ale Kościół jako rzeczywistość widzialna, jako rzeczywistość hierarchiczna, ma prawo także, by dla zachowania porządku stosować kary zawsze wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja.